to sanktuarium maryjno-pasyjne ukazuje nam Matkę stojącą pod krzyżem. Pod krzyżem swego Syna, który właśnie w ofierze miłości do drugiego człowieka oddaje swoje życie. Tego nas tu na Kalwarii uczy Jezus Chrystus. Oddawać swoje życie za drugiego człowieka. Ale też Kalwaria ukazuje nam, jak zawsze, umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa, który z wysokości krzyża słyszy słowa: oto Matka Twoja. I to jest kolejna raz zachęta dla nas wszystkich, abyśmy tą Matkę, tak jak uczeń Jan, zabrali ze sobą na drogę swojego życia. Bo tak bardzo potrzebujemy tej, która umie słuchać i umie patrzeć w ludzkie serce. Nasze codzienne, wasze, moi drodzy, codzienne modlitwy muszą dotyczyć także tego: daj mi, Boże, wytrwać w tym, co ślubowałem mojej żonie. Daj mi, Boże, wytrwać w tym, co ślubowałam mojemu mężowi. Daj mi łaskę wytrwania. Daj Twoją moc, która przekracza moją słabość. Daj Twoją zwycięską moc. Dziękujemy Panu Bogu za dar naszych rodzin. Dziękujemy za dar każdego sakramentalnego małżeństwa. Łaska Boża jest czymś, czego dzisiaj w naszej pielgrzymce, w naszej modlitwie tutaj u stóp kalwaryjskiej Pani w sposób szczególny szukamy. Jakże piękne to doświadczenie, że tutaj na kalwaryjskich dróżkach przy ołtarzu Eucharystii jesteśmy wysłuchiwani.